4 sierpnia, Edyta Nawrocka. Witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Do roku więzienia grozi 29- i 30-latkowi z Wałbrzycha, którzy podawali się za policjantów. Mężczyźni oszukali sprzedawcę tzw. sklepu kolekcjonerskiego przy ulicy Moniuszki w Wałbrzychu i zarekwirowali mu dopalacze. Mężczyźni pokazali sprzedawcy podrobione legitymacje policyjne i zaczęli przeszukiwać sklep. Znaleźli 6 saszetek z dopalaczami, zarekwirowali je i opuścili sklep. Wartość dopalaczy to około 330 zł. Sprzedawca nabrał wątpliwości i zawiadomił o zdarzeniu policję. Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zatrzymali podszywający się pod policjantów Wałbrzyszan. Za podawanie się za funkcjonariusza publicznego grozi kara do roku więzienia. Jak ustalili policjanci, w sklepie nie było substancji psychotropowych ani środków odurzających wymienionych w załączniku ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednak w związku z ujawnionymi innymi substancjami, tak zwanymi środkami zastępczymi, odrębne postępowanie prowadzi wałbrzyski sanepid. Około 100 osób otrzyma odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod budowę zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Jak zapewnia prezydent Roman Szełemej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarezerwowała na ten cel 19 milionów złotych. Nieruchomości przeszły na własność Skarbu Państwa, bo przez teren, na którym się znajdowały, miała przebiegać obwodnica zachodnia. Mieszkańcy mieli otrzymać odszkodowania, jednak ich nie dostali, a gdy Wałbrzych odzyskał prawa grodzkie, zaczął się spór. Kto ma wypłacić odszkodowania? Miasto, które stało się po odzyskaniu grodzkości właścicielem dróg, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad? Ostatecznie odszkodowania zapłaci Generalna Dyrekcja. Jak twierdzi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, zabezpieczonych zostało już 19 milionów złotych na ich wypłaty. W ciągu najbliższych kilku tygodni, liczymy, że do połowy września mieszkańcy powinni otrzymać wszystkie należne im odszkodowania na konto zapłacone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W najbliższych dniach organizujemy spotkanie z wszystkimi właścicielami nieruchomości. W trakcie tych spotkań będzie podpisane w każdym przypadku rodzaj porozumienia z podaniem numeru konta i na to konto Generalna Dyrekcja będzie przekazywać we wrześniu pieniądze. Bardzo się śpieszymy po to, żeby wykorzystać wywalczone przez naszych parlamentarzystów, szczególnie przez panią poseł Katarzynę Brzygłowską, 19 milionów złotych, które w budżecie Ministerstwa Finansów jest zapisane na ten rok, na odszkodowania dla tych właścicieli. Myślę, że szczęśliwie do końca września wszyscy powinni otrzymać należne pieniądze. Zakończenie wywłaszczania i wypłaty odszkodowań przybliży miasto do realizacji jednej z najdłużej oczekiwanych inwestycji. Wiemy, że jest pozwolenie na budowę, które jest aktualne od mniej więcej półtora roku. To pozwolenie na budowę jest ważnym argumentem na szybkie rozpoczęcie budowy tej obwodnicy. Wiemy też, że marszałek w pakiecie inwestycji, które powinny być przez stronę rządową wykonywane na terenie województwa dolnośląskiego, na jednym z pierwszych miejsc umieścił właśnie budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej 35, czyli obwodnicy zachodniej. Moje starania w tej chwili po uzyskaniu, mam nadzieję, już szczęśliwego finału sprawy odszkodowań kierują się na zapewnienie ze strony pani wicepremier i jednocześnie minister infrastruktury i rozwoju o ujęciu tej budowy obwodnicy w najbliższym czasie w planie realizacyjnym. Inaczej mówiąc, chcemy, aby tak jak wnioskuje o to marszałek Cezary Przybylski, ta inwestycja była sfinalizowana, rozpoczęta w ciągu raczej miesięcy, a nie lat ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wywłaszczeni podczas spotkania z prezydentem nie kryli zadowolenia, że otrzymają pieniądze, jednak padło pytanie o należne im odsetki, bo na pieniądze czekają już ponad 2 lata. Przypomnijmy też, że jeszcze kilkanaście spraw odszkodowania toczy się przed sądem. Z 4 milionami złotych straty zamknęła 2013 rok spółka Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. Jakie są plany na kolejny rok? Przede wszystkim ograniczenie straty, szukanie oszczędności i remonty. Spółka Uzdrowisko Szczawno-Jedlina rok po przejęciu przez samorząd województwa ma około 8 milionów długu. Rok 2013 zamknęła stratą 4 milionów złotych. Prezes Paweł Skrzywanek rozpoczął swoją pracę od restrukturyzacji zatrudnienia, więc zwolnienia osób, które były jego zdaniem
odpowiedzialne za złą sytuację spółki. Pod nóż poszli m.in. dyrektor finansowy oraz dyrektor do spraw technicznych. Zwolniono około 20 pracowników. Część odeszła dobrowolnie. Wszystko dlatego, że jak podkreśla prezes, największe koszty przedsiębiorstwa to wydatki osobowe. Spółka zadbała też o pozyskanie odpowiedniej dokumentacji i pozwoleń na budowę, które umożliwią ubieganie się o finansowanie zewnętrzne. Udało nam się przeżyć, tak? Proszę pamiętać o tym, że spółka w momencie przejmowania przez nowego właściciela, czyli samorząd województwa wrocławskiego, była w sytuacji, w której groziła jej upadłość. Więc dzięki tym dotacjom właściciela udało się spółkę przeprowadzić przez najtrudniejszy okres. Przede wszystkim później odzyskać dużą część kontraktów, które wcześniej w roku 2012 zostały utracone. Dzisiaj sytuacja spółki jest taka, że właściwie kuracjusze z kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia i ZUS-u obłożyli takie może nie najlepsze sformułowanie w 100% nasze możliwości noclegowe i bazę, którą dysponujemy w Szczawnie i Wiedlinie. Natomiast to pokazuje, że no, spółka potrzebuje jak nie wiem, zieleń w deszczu w działań inwestycyjnych. Jesteśmy nastawieni na zysk, czyli musimy szukać takich możliwości, które dadzą nam przychody. Tym przychodem będzie w działalność komercyjna, czyli musimy dysponować bazą, do której będą mogli przyjeżdżać kuracjusze, osoby wypoczywające, pełnopłatne, tak jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czy płacący za te swoje usługi w kwotach satysfakcjonujących, czyli w kwotach rynkowych. My na szczęście, szczęście w nieszczęściu, tak, posiadamy wyłączone obiekty, które możemy modernizować. Problem tylko polega na tym, żeby jak najszybciej wyjść z pewnej zapaści finansowej, czyli wyjść z kryzysu. Prezes uzdrowiska chce także zmniejszyć stratę spółki. W tej chwili to 4 miliony złotych. Planowane jest zamknięcie tego roku ze stratą rzędu 2 milionów. Oszczędności szuka się wszędzie. Między innymi od 1 sierpnia zostanie zlikwidowany catering w uzdrowisku w Wiedlinie i uzdrowisko będzie samo żywić kuracjuszy. Ma to przynieść oszczędności rzędu około 200 tysięcy złotych. To przede wszystkim na fakcie, że mamy zwiększone przychody, ale też w sposób bardzo mocny ograniczamy koszty. W tych kosztach stałych szukaliśmy oszczędności zarówno w obszarze mediów, czyli w zużycia energii, ale też nowych kontraktów na dostarczanie energii, dostarczanie ciepła. Modernizujemy w ciepłownie nasze kotłownie, między innymi dokonujemy wielkiej modernizacji kotłowni w Wiedlinie. Przewidujemy, że w roku 2014 te nasze działania przyniosą oszczędności rzędu 800 do miliona złotych i cały czas nastawiamy się na tym, żeby zwiększać również nasze przychody. Założyliśmy sobie pewne plany sprzedażowe. Mamy nadzieję, że uda się je zrealizować. Jesteśmy po pierwszym półroczu i one są właściwie dokonaliśmy takiej analizy rynku, że one są właściwe. To znaczy wszystko wskazuje na to, że nie ma zagrożenia wyników na koniec roku 2014. Zrezygnowano z budowy basenu wewnętrznego ze względu na niestabilność gruntu oraz możliwość niewywiązania się z terminów. Zarząd spółki zdecydował się za to na bardziej bezpieczne inwestycje, takie jak modernizacja sanatorium Mieszko, wymiana poddasza w uzdrowisku w Wiedlinie oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Szczawnie Zdroju. W planach jest także gruntowna przebudowa hali spacerowej. Poprawie w pewnej wizualizacji, również na tym, że w pewnym obszarze hali spacerowej powstanie węzeł sanitarny. To była zawsze bolączka i o to upominali się mieszkańcy Szczawna, jak i kuracjusze, że w bliskim otoczeniu pijalni nie ma toalet. W planach są także szeroko zakrojone działania marketingowe, między innymi promocja wody Anka. Dokonano remontu zbiorników oraz przeglądu ujęć wody. Zmieniono także etykietę wody. We wrześniu zostaną zorganizowane dwie imprezy, których celem jest promocja uzdrowiska, czyli Narodowe Czytanie Trylogii pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej oraz czterodniowy festiwal teatralny, który zorganizuje Krystyna Janda ze swoim zespołem teatralnym. W ramach festiwalu pokazane będą cztery przedstawienia z jej udziałem, prelekcje filmów, w których aktorka występowała oraz dyskusje dotyczące m.in. zakresu wolności w sztuce. 3 miliony złotych zostało już wydane na modernizację komisariatu policji przy ulicy Psiepole. Remontowana jest także komenda przy ulicy Mazowieckiej. Prace remontowe zakończą się do końca roku. Dotychczas wydaliśmy około 3 milionów złotych na modernizację całego budynku. Wymianie uległo pokrycie dachu. Też w tej chwili trwa docieplanie elewacji zewnętrznej. Też będziemy oczywiście w tym roku kontynuowali dalszą modernizację archiwum tego obiektu plus takich towarzyszących pomieszczeń. Wyremontowano także recepcję, co ma polepszyć obsługę klientów oraz pokoje pracownicze. Remont wsparły środki z budżetu miasta.
Jest to kwota 400 tysięcy złotych. Trwa także remont komendy miejskiej w Wałbrzychu przy ulicy Mazowieckiej. Komenda przy Mazowieckiej jest zremontowana. Jest to termomodernizacja obiektu, czyli wymiana całkowitej całości stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie stropu i docieplenie wewnętrznej części budynku, czyli powiedzmy tutaj tej elewacji od dziedzińca, plus przekładka nawierzchni dziedzińca, a także pomalowanie części pomieszczeń wewnątrz. Remont komendy miejskiej będzie kosztował około 2 milionów złotych. Planowane zakończenie prac to koniec roku. Są także plany budowy pierwszego komisariatu policji. Otrzymaliśmy w tym roku od samorządu Szczawno-Zdroju działkę, na której taki obiekt powstanie. Jego planowany kosztorys to jest 21 milionów złotych. W części pieniądze będą pochodziły z Funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Też liczymy tutaj na pomoc samorządu Wałbrzycha i Szczawno-Zdrój przy tej inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w tym roku pojawi się projekt budowlany, a na przełomie roku 2014-2015 pozwolenie na budowę. 2 631 tysięcy złotych przeznaczył Zarząd Województwa Dolnośląskiego na remont Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego. Zmodernizowany zostanie dziedziniec, ogrody, poszerzone zostaną drzwi wejściowe. Planowana jest także instalacja neonu. Prace rozpoczną się już za kilka dni. Celebrujemy teraz 50-lecie Wałbrzyskiej Sceny Dramatycznej. Bardzo się z tego cieszymy i ta modernizacja, która jest przed nami, która dotyczy dziedzińców, ogrodu teatralnego, dróg dojazdowych teatru, no z całą pewnością ma związek z 50-leciem. Myślę, że była takim argumentem ważnym przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd Województwa. Potrzeba przeprowadzenia prac sygnalizowana była Zarządowi Województwa Dolnośląskiego od grudnia zeszłego roku. Otrzymane pieniądze, 2 631 000 zł, mają zostać wydane na przestrzeni 2 lat, w 2014 i 2015 roku. Zakończenie prac remontowych planowane jest 24 lipca przyszłego roku. Rozliczenie ze środków ma zostać dokonane do końca 2015 roku. Remont będzie całościowo finansowany ze środków budżetu województwa dolnośląskiego. Pomysłów związanych z remontem jest bardzo dużo. Są to głównie prace związane z działaniami zapobiegającymi podtopieniom. Do tej pory pracownicy teatru radzili sobie głównie dzięki workom z piaskiem. Podczas remontu wprowadzone zostaną nowocześniejsze rozwiązania. Poszerzone zostaną także drzwi wejściowe od strony dziedzińca, a także przebudowany i wyłożony kostką cały dziedziniec. Cały obiekt zostanie oświetlony, będzie również monitorowany. Wokół budynku zostanie wymienione ogrodzenie. Planowana jest także instalacja neonów i pylonów, które dodatkowo ozdobią cały kompleks. Neony to już jest ta wisienka na torcie. Neony, pylony i specjalne oznaczenie. To tak, to cały czas za nami chodzi, ale najpierw musimy zrobić podstawowe sprawy, czyli przekopiemy mniej więcej do 2 metrów w głąb wszystkie instalacje. Rozdzielimy instalację burzową od kanalizacyjnej, bo teraz jest ona jedna. Powiększymy przepustowość instalacji burzowej, bo mamy do czynienia z systematycznym zalewaniem wodami opadowymi, zwłaszcza obu scen teatru. No, po modernizacji teatru to szczególnie jest bolesne. W planach remontowych ma zostać uwzględniony także patron Nierzeszaniawski, który znajdzie się w teatralnej przestrzeni. Do tej pory zawsze schodziło to na dalszy plan. Jak będzie tym razem, okaże się w trakcie trwania remontu. Wszystko zależy od tego, czy wystarczy środków. Te nasze plany, żeby skwer Szaniawskiego wyposażyć w stosowne figury patrona, bo mamy taki plan, no jakoś schodzą na troszeczkę dalszy plan, ale ja jestem przekonana, że co się odwlecze, to nie uciecze. Mam nadzieję, że znajdziemy szlachetnych partnerów do wspólnego działania i że wcześniej czy później ten patron w wielu kolorach, bo tak sobie pomyśleliśmy, że mógłby to być rodzaj światowida, ten Szaniawski jako miejsce, które przyzywa do teatru, jest miejscem do posiedzenia, zostanie zrealizowane. W teatrze w ostatnich latach przeprowadzone zostało kilka remontów. Najważniejsze to modernizacja wszystkich obiektów teatralnych, która kosztowała 10 milionów złotych, budowa sceny kameralnej, a także remont zaplecza, stolarni, magazynu kostiumów oraz prasowalni. Teatr został także zinformatyzowany. Wymieniona została także cała technologia sceny dzięki środkom Ministerstwa Kultury. Został zakupiony także sprzęt akustyczny i oświetleniowy na potrzeby amfiteatru, dzięki czemu możliwa jest organizacja spektakli plenerowych. To już wszystko w serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17:15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.